witam Państwa, mówię w trakcie wernisażu obrazów miłosiernego Jezusa malowanych wedle wskazówek siostry Faustyny Kowalskiej. W podziemiach świeżo odremontowanej Katedry Diecezji Warszawsko-Praskiej udało nam się zorganizować wernisaż 10 obrazów Miłosierdzia Bożego. Bardzo się cieszę z tego, że możemy tutaj właśnie w miejscu, gdzie zyskaliśmy patronat i życzliwość biskupa Romualda, ale także wielu kapłanów wobec idei przedstawienia na nowo Miłosierdzia Bożego według dzienniczka siostry Faustyny. Cieszę się, że mogłam namalować ten obraz i cieszę się, że przede mną jest jeszcze może nawet 20 obrazów. Zaskoczył mnie ten dzisiejszy tłum ludzi. Dla nas chrześcijan sztuka jest czymś, czym oddychamy. Wchodzimy do kościoła, widzimy twarze świętych, widzimy twarz Marii Magdaleny, Matki Boskiej, Jezusa i z tymi obrazami modlimy się później, bo mamy je pod powiekami, mamy je w sercu, bo jak inaczej modlić się, jeśli nie do konkretnej osoby. Można tutaj, do czego serdecznie namawiam, przyjść zobaczyć 10 obrazów namalowanych przez znakomitych malarzy. Chciałbym prosić Państwa, żebyście przyszli i zobaczyli, czy Waszym zdaniem to się udało. Miło mi będzie, jeśli Państwo czas na to znajdziecie. Kłaniam się nisko.